Podczas zorganizowanej dziś online konferencji prasowej posłanki Gabrieli Lenartowicz odniosła się ona do projektu budżetu państwa na 2021 rok, kwestii weta wobec budżetu Unii Europejskiej oraz spraw bieżących. Zapraszam na materiał. Konferencja prasowa z udziałem posłanki Gabrieli Lenartowicz rozpoczęła się od przedstawienia efektów współpracy Polski z Unią Europejską na terenie Raciborszczyzny. Według podliczeń przedstawionych przez Lenartowicz, Polska od 2004 roku uzyskała ponad 540 miliardów złotych dofinansowania. Tu w Raciborzu rewitalizacja zamku, odtworzenie, przebicie pocztowe jeszcze wcześniej. Droga obecnie, pierwszy etap drogi Raciborz-Pszczyna, remont kapitalny Raciborskiego Centrum Kultury i wiele, wiele innych projektów, ale też trzeba przyznać, że jednocześnie to, co zmieniło nasze życie codzienne, też zawdzięczamy to członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Popatrzcie, jak mogliśmy się skomunikować A4. Zapomnieliśmy już, jak się kiedyś jeździło. A1 następnie i wiele, wiele innych inwestycji. W trakcie konferencji nie zabrakło także komentarza odnośnie słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jednoznacznie opowiedział się za użyciem przez Polskę weta wobec projektu powiązania wypłaty z budżetu Unii Europejskiej z tak zwaną zasadą praworządności. Po tym gwałtownym wezwaniu do subordynacji premiera Morawieckiego, bo już kiedyś premier się nie zastosował do tych zaleceń czy żądań, ale tym razem było ostro, bo już dwa dni później odbyło się w Sejmie porażające, agresywne, najbardziej antyunijne, sobie można wyobrazić, wystąpienie premiera Morawieckiego. Tak naprawdę było to nie tyle exposé, co pieśń na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Posłanka zabrała także głos w sprawie szpitali tymczasowych. Tu szczególnie czarno na białym widać, że to służy tylko, wybudowano bardzo drogie miejsce, które jest tyłem do konferencji prasowej w Palatynie. I to wszystko. Ja tylko czekam, bo niedługo będzie tak, że do tego szpitala na Stadionie Narodowym to trzeba będzie mieć negatywny wynik COVID-u, żeby się tam trafić. Jest skandaliczne, że płaci się w tym szpitalu dużo więcej lekarzom, którzy siedzą i czekają na pacjentów. Podobnie z personelem średnim. Mamy to samo w Katowicach, centrum kongresowe, notabene z unijnych środków, prawda, których teraz nie chcemy, wybudowane. A jednocześnie w Katowicach stoi pełni wyposażony, nowiuteńki szpital, pusty cały, tylko dlatego, że nie otrzymał kontraktu. Podsumowaniem konferencji posłanka oznajmiła brak zaufania Polaków do panującego rządu.